Idziesz już? Dzień dobry. Więc dziś się zapowiada bardzo ciekawy trening. Będą potrójne skoki na skakance. Triple unders. Dobry trening, udało się zrobić kilka razy triple unders i ustanowić rekord double under, czyli 60 razy bez przerwy. Jeżeli nigdy nie robiłaś albo nie robiłeś skoków skakance, to polecam najpierw porobić pojedyncze skoki, potem porobić podwójne bez przestanku i potem porobić potrójne. Ciekawa zabawa, logiczna. Jak to możliwe, że skakanka w jednym skoku obraca Ciebie 3 razy? Tak więc, dzisiaj mamy dzień, który trochę podsumuje ostatnie dni. Bo było bardzo dużo, lubię takie dni, gdzie się dzieje bardzo dużo i parę z tych rzeczy Cię zainteresuje, mam wielką nadzieję. Dzień dobry. Cześć. Co słychać? Dobrze, tatusiu. Więc rzecz pierwsza, która się wydarzyła, to Patronite. Uruchomiłem wczoraj profil na Patronite, czyli to jest taka strona, gdzie można wspierać artystów, blogerów, malarzy, rzeźbiarzy, ludzi, którzy robią noże, wszystko. I jak się okazało, stawiałem sobie taki cel, żeby przynajmniej dojść do 100 zł w tydzień. Udało mi się wczoraj zebrać 500 zł od 35 patronów, za co jestem ekstremalnie wdzięczny. I już w weekend ruszam z przygotowaniem rzeczy, które będę od poniedziałku dostarczał w ramach pakietów sponsorskich. Są też 4 osoby, które mi będą przelewały 50 zł miesięcznie. Do czasu, aż nie zrezygnuję oczywiście. I już udało mi się nawiązać kontakt z 20 patronami. I dzisiaj nawiążę kontakt z całą resztą. Niesamowite historie swoją drogą, bo... Echo. Bo większość patronów, która postanowiła mnie wesprzeć i mój vlog, dzięki temu vlogowi zmieniła część swojego życia. Część związana z pracą, z dochodami, ze sportem. I strasznie mnie to cieszy, że zwykły mały człowiek, który wziął kamerę i zaczął robić vloga, sprawia, że z wyczucia innych ludzi się zmieniają. I ci ludzie natomiast zaczynają zmieniać swoje życie i zaczynają też wpływać na innych ludzi dookoła. Taki łańcuch zdarzeń. Trzeba o tym jakiś film zrobić. Tak więc to była rzecz numer jeden. Rzecz druga to Praga. Więc wczoraj kupiłem bilety i we wtorek lecę do Pragi, wracam w czwartek, bo będę w środę występował na konferencji, a IDC Prediction 2017 tyle, że w Pradze. Plus mam kilka spotkań, więc będzie troszeczkę biegania w Pradze i zwiedzania, ale tylko drobinkę, bo większość spędzimy w hotelu. Ale będzie tam wiele ciekawych tematów. I ma to związek z jeszcze jednym tematem, czyli punktem numer 3. San Francisco i Snapchat, więc 2 dni temu miałem przyjemność poznać Paolo Januszkiewicz po raz pierwszy. Strasznie uwielbiam i uwielbiam jej sposób prezentacji, to jak robi biznes. Niesamowita dziewczyna. I zamieściłem wideo wczoraj na Facebooku o tym, że nagrałem film i udało się ten człowiek, który współpracuje z Paolo i powiedział mi, że hej Mirek, ty tam te vlogi robisz, te kamery umiesz trzymać. To my idziemy na konferencję RSA, która się odbywa w poniedziałek i w środę w San Francisco. Może byś z nim poleciał, bo podejrzewam, że masz wizę, skoro pracowałeś w Microsoftcie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jestem wtorek, środa, czwartek w Pradze, więc musiałem odmówić. Natomiast pytałem ludzi na Snapchacie i odezwały się dość szybko 2 osoby. Pierwsza była pierwsza. I w tej chwili są dyskutowane kwestie wyjazdu, więc możliwe, że mój kolega, który też nazywa się Jakub, tak jak osoba, która do mnie pisała, poleci do San Francisco. A ja nie. Więc jakiś czas temu odezwał się do mnie Jarek Sokolski, który pracuje w Microsoftie, którego bardzo pozdrawiam. I mówił, że rozmawiał z Piotrem Kęsikiem, który odpowiada za organizację TEDx Warsaw University of Technology. I że tutaj Mirasek, ty mógłbyś coś tam powiedzieć. No to ja myślę, to z miłą chęcią, pasuje to bardzo do moich celów. Miałem bardzo mało czasu na wymyślenie tytułu i opisu, o czym będę mówił. I tematem najbliższego wydania jest temat wsparcia i dobroczynności. I zastosowałem starą metodę, która
która polega na tym, żeby wypisać 10 idei, nie skupiać się na jednym pomyśle, tylko na 10, więc wypisałem 10 tytułów na prezentacji. Inspirowałem się trochę listą najbardziej popularnych sesji na TEDzie, żeby zobaczyć, jakie są ogólnie tytuły i o czym ludzie mówią, żeby po prostu mniej więcej załapać schemat. I wypisałem jeden po jednym tematy, które pasują do tego, o czym robię. YouTube jak broń. Nie pamiętam już, o co mi tu chodziło. Ludzie nie potrzebują nauczycieli, potrzebują vlogerów, siła bycia sobą, etc., etc. I z tego wybrałem 4 tytuły. 5 tytułów, przepraszam. I z tego potem zostawiłem 3. I 3 przetłumaczone na angielski wysłałem do Piotra. Napisałem też krótki description, czyli dzisiaj jest numer 301, bo jak się okazuje, tego dnia, gdy będzie TEDx, będę robił odcinek numer 301. Tak mi się przynajmniej wydaje. I napisałem wszystko, co chciałbym powiedzieć. I mieliśmy się spotkać w piątek, ale Piotr przede mnie zadzwonił, że w piątek nie może. W tym tygodniu ja nie mogę, bo jestem w pracy. I trochę odłożyliśmy to, natomiast chyba jesteśmy na dobrej drodze. I zadać sekret, o którym mówiłem już wiele razy w tym vlogu. Tytuł jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić. Tytuł. Więc warto szukać inspiracji. Jeżeli robimy prezentację, piszemy artykuł, cokolwiek, żeby zrobić dobry tytuł. Ponieważ ludzie w tej chwili, z racji tego, jak dużo informacji dostają, nie zawsze mają czas, żeby poświęcić czas na przeczytanie abstraktu albo kim jest prelegent, czytają tytuł. Jeżeli tytuł jest ciekawy, idą dalej. Taki mały tips. Więc mój dobry znajomy Maciej Nisarowicz, którego w życiu nie spotkałem jeszcze fizycznie nierazu, a pomagamy sobie w różnych aspektach swojego życia, zaczął robić vloga, skierowanego głównie do deweloperów, ale też każdy wyciągnie coś dla siebie. Bardzo dobry content w stylu Maćka, super. I dość dużo wyświetleń, więc polecam. Więc jakoś w weekend Krzysztof Kowcik-Kowalski, crossfitter z CrossFit Ursynów, zamieścił na Facebooku informację, że hej, słuchajcie, tam ujawniam się, robię obrazki. Rysuję niesamowite obrazy i ten mi się strasznie podobał. Pies, ale odważny. Powiedziałam mu, ty super, ja bym cię kupił ten obraz. On mówi, ja nie chcę pieniędzy, bo ja mam dużo pieniędzy, więc jakbyś mógł, to nie dawać pieniędzy, a weź obraz. Ja mówię, no to biorę, ale ja muszę pieniądzów ci dać, bo nie mogę takiej niesamowitej rzeczy wziąć za darmo. Do człowieka, z którym się nie znamy aż tak dobrze. Więc Kowcik powiedział, to może byśmy coś innego zrobili. To ja mu powiedziałam, Kowcik, to weźmy te pieniądze i przelejmy je na jakąś fundację. Ty wybierasz, a ja przelewam. I Kowcik mi od jakiegoś czasu powtarzał, że Mirek, mam zbyt dużo wspólnego. Teraz uwaga. Więc co miesiąc przelewamy pewną kwotę pieniędzy na różne fundacje i jedną z tych fundacji jest Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. I zazwyczaj to jest około 50 zł, a nawet zawsze jest to 50 zł. I Kowcik napisał co? I może niedużo, ale 200 poszły na konto fundacji z dedykacją do Krzysztofa. Krzysztof nie robi ogólnie takich akcji, ja mu zaproponowałem, że tak robił, więc następny obraz, jeżeli namaluję, a mam nadzieję, to odłożę troszeczkę więcej pieniędzy i zrobimy znowu podobną wymianę. W ogóle już od x czasu robimy część naszych dochodów, przelewamy na różnego rodzaju fundacje. Teraz w tej chwili to jest 3%, co zawsze w funduszu dajemy jako drugi krok, czyli najpierw na inwestycje, potem na fundusze. No i naszym planem jest dojść do 10%, czyli 10% wszystkich dochodów, które będziemy mieli, będziemy przelewać na fundację. Jeszcze jesteśmy na 3, ponieważ tam nie pozwala na to nasz styl życia, wydatki i tak dalej, więc, ale dążymy do tego, na razie 3%. I teraz każdy z patronów, który przelewa pieniądze, jakaś część z tych pieniędzy będzie tak kontowała na fundacji, bo tak to działa u mnie, wszystkie dochody przechodzą przez sam proces. Więc drogi patronie, jeżeli jesteś moim patronem, to część twoich pieniędzy będzie lądowała na pewno Fundacja Hospicjum dla Dzieci w Warszawie. Więc firma Zenbox, na której stoi chmurowisko, 3 poziomy i 2 inne moje blogi, uznała, że trzeba troszeczkę się popsuć i przez dwa dni Zenbox był niedostępny i moje blogi były niedostępne, ale już żyją, więc meetup i chmurowisko. Tak więc 2 marca organizujemy spotkanie Public Cloud User Group, na której będą ludzie na przykład z Microsofta, z Google'a, z Amazon Web Services, z Predyka i jeszcze z dziwnych innych kilku ciekawych firm, Alviva, SGH. I w tej chwili już mamy 162 osoby, które się zarejestrowały, już zostało 18 miejsc, więc jeżeli się interesujesz chmurą publiczną, to naprawdę to jest dobre miejsce, żeby wpaść. Wszystko jest za darmo. I mówię ci o tym,
I będziesz teraz drugą osobą, jeżeli oglądasz to jako pierwsza osoba, bo już rozmawiałem z tym z jedną osobą, której mówię o tym. Planujemy w bardzo długiej perspektywie, czyli jakieś 2-3 miesięcy, zaimplementować podobny motyw jak Patronite na chmurowisko, tylko nie dla pojedynczych osób, ale dla firm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki eksperyment na skalę Polski, bo chyba Patronite takiego czegoś nikt jeszcze nie używał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Więc punkt 9 to są oferty, ponieważ udało mi się otrzymać parę ofert, jeżeli chodzi o pracę, i to nie są takie zwykłe oferty na zasadzie hej tam Mireczku, tam na etaciku byś popracował, tylko dość interesujące tematy, które rozważam, przynajmniej 3 z nich, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę ciekawe projekty, znaczy bardziej projekty niż oferty, więc będę informował na bieżąco, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I na zakończenie jedna z moich dewiz, czyli done is better than perfect, czy lepiej zrobić niż zrobić idealnie i czekać nie wiadomo ile. Tak samo jak z tym Patronite'em, nie czekałem dość długo, po prostu okej, zróbmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyszło bardzo dobrze. W tej chwili 51 patronów zadeklarował wsparcie tego vloga, więc całkiem dobrze, dziękuję bardzo. To będę jeszcze pokazywał wiele razy na tym vlogu, że lepiej zrobić niż czekać. I ja już to ostatnio nawet przerobiłem, że czekając jak na przykład z negocjacją strony parę dni, tygodni temu, straciłem niesamowite okazje, a jeżeli ruszymy do przodu i odważymy się coś zrobić, poznać kogoś, wypuścić jakiś projekt, postawić bloga, vloga, cokolwiek, to efekty są swego rodzaju kulą śnieżną. Więc lepiej robić niż czekać. I to było na tyle. Ja jeszcze lecę się rozciągać, spędzić czas z rodziną i odpisać na jeszcze około 40 maili do moich patronów i do osób, które do mnie napisały maila. Mirek@burnejko.pl odpisuję na każdego maila. I tym samym, jak zawsze, do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo.